Siemaneczko, z tej strony Miki, a dzisiaj jest to kolejny odcinek z Mikusiowych opowieści. Mianowicie dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o już porze takiej wakacyjnej, no bo jak wiemy, że jest ciepło. No może nie dziś, dzisiaj jest zimno akurat. Taki wyjątkowy dzień, zimno jest. Jest zimno i będziemy sobie gadać o wakacjach, tak? Więc tak jakby ktoś potem nie wiedział, czy będziemy to o wakacjach, a będziemy sobie robić o takim oto sprzętem, czyli Massey Ferguson'em 8737. Duży, duży byczek, największy w naszym gospodarstwie, bo ten grzony chyba jest mniejszy. Powiedzmy, że jest mniejszy, że Massey jest większy. I z tyłu cockering, słuchajcie, cockering. No nie taki jak gołego, nie, różni się, aczkolwiek cockering. I zobaczymy, jak ten zestaw sobie da radę, bo dość duże zapotrzebowanie na moc było. I jestem ciekawy, czy sobie nasz Ferdek poradzi z tym zadaniem. Dobra. I ogólnie tak, o czym sobie dzisiaj pogadamy, porozmawiamy. Moment. O, pas bagna postawił. Dzisiaj sobie pogadamy o wakacjach, tak? Więc od razu wam powiem, ludzie, że wakacje moje zaczęły się już od dzisiaj w sumie, bo dzisiaj jest sobota. Bo od poniedziałku mam 2 tygodnie praktyk u siebie w gospodarstwie, czyli tak naprawdę już mam wolne. Nie muszę wstawać do szkoły, ani tak dalej. Już mam oceny wystawione na koniec roku, więc jest tak. No i już praktycznie zaczęły się wakacje. I troszeczkę ludzie od razu napiszcie, my naprawdę ciekawi, jak tam u was wakacje mijają, tak? Jak wam wakacje te poprzednie mijały? Jakieś ciekawe takie, no. O Jezu. Ale to bokiem lata, dobra, będzie ciekawie. Jak wam ludzie mijały ogólnie wakacje w waszym kurwa, źle pojechałem. Jak wam mijały wakacje, no kurwa, nie mogę się wysłowić, u was ogólnie wakacje, nie? Jak wam minęły wakacje? Poprzednie, pogadajmy o poprzednich wakacjach, co najbardziej zapamiętaliście z tych wakacji i tak dalej. Więc zacznijmy od tego, że ja swoje wakacje, no, 3/4 spędzam u siebie na wsi po prostu na wsi i tak dalej. No na wsi, tak, najprościej by to powiedziawszy. Rozłożymy naszą maszynę. Spędzam na wsi. I moim zdaniem są to najlepsze wakacje, bo na wsi moim zdaniem jest najlepiej, jeżeli chodzi o wakacje. W mieście, no ogólnie miastem, jakoś, za miastem jakoś nie przepadam strasznie, więc to też jest kolejna sprawa. Znaczy może nie tyle, że nie lubię czy coś, ale no nie przepadam, wolę wieś 100 razy jakoś w mieście, tak troszeczkę się ciężej odnaleźć człowiekowi. No rozumiecie, o co chodzi. I zawsze te wakacje się spędza na wsi, znaczy zawsze tam z miast przyjeżdżają na wieś i tak dalej. Jak myślicie, czemu tak jest? Czemu te wakacje na wsi są takie najlepsze? No bo no, są najlepsze, no chyba każdy się ze mną zgodzi. No zobaczymy, jak ten zestaw będzie szedł. Trochę nawet za szybko będzie szedł. Zaraz go trochę naprawimy, moment. Ale już możecie w tym czasie, zanim ja tu wszystko sobie ogarnę, możecie sobie pomyśleć, czemu te wakacje na wsi są właśnie są najlepsze, nie? No bo są najlepsze. Moim zdaniem dlatego na wsi jest najlepiej, ponieważ jest, no wieś, jak to wieś, jest dużo swobody i tak naprawdę, no można sobie robić, no może nie co się chce, tak? W takim sensie, no w sumie można. No ale no można robić dużo więcej rzeczy ciekawych niż w mieście, czy można się przejechać, nie wiem, nad jeziorko jakieś, czy można, kurczę, jeszcze nawet pochodzić, no jest inaczej, jest fajnie, jest lepiej. Dlatego właśnie myślę, że dużo osób przyjeżdża z miasta na wieś. No i ja osobiście też wolę duże wakacje na wsi. I co? I teraz może pogadamy sobie, co w tych wakacjach jest takiego najlepszego z punktu widzenia mojego, czyli z punktu widzenia rolnika, tak? Otóż no, wakacje wiadomo się zbliżają już, powiedzmy, że w czerwiec, początek lipca już zaczynają się pierwsze żniwa, tak? Czyli pierwsze łany rzepaku, jęczmienie o zimę. No to wiadomo, najwcześniej idą pod header, pod kosę, nie? Więc no już wakacje takie zaczynają się wcześniej. Dla mnie zawsze wakacje właśnie kojarzyły się głównie ze żniwami, tak od małego. Zawsze jak były wakacje, to są żniwa, nie? Kiedyś byłem mały, to pamiętam, że zawsze co roku pytałem się taty, żeby tylko żniwa były wtedy, jak mam wolę. Żeby tylko żniwa były jak wakacje, bo jak będą żniwa, a mnie nie będzie, to ja do szkoły nie pójdę, bo ja chcę być na żniwach, nie? Jeszcze byłem taki mały i nie ogarniałem tematu, nie? No ale potem się dowiedziałem, że zawsze w żniwa są wakacje, nie? Ha, ha, ha.
Miki, ale byłeś niedouczonym tłumokiem. Nadal jesteś. No to więc, no dla mnie właśnie głównie te wakacje kojarzyły się i kojarzą się nadal ze żniwami. I potem z ostrą pracą, tak? Czyli wszelkie prace potem w polu, typu jakieś tam, no, podorywki, wapna, gruberowania, no każdy wie, o co chodzi, jeżeli ktoś mieszka na wsi, no to wie, o co chodzi, że no po żniwach jest ostry zapierdziel i nie mam w co rąk wsadzić, więc właśnie to jest najlepsze w tych wakacjach, najlepsze, no. Słoneczko świeci, potem zawsze można się jechać wykąpać po żniwach, zawsze się na jakiś stawek, bo na jeziorko się jedzie. Na przykład, o, to jest najlepsze, nie? Takie żniwa są, nie? Tak ukurzony cały człowiek i wieczorem tak fajnie, tak już troszkę chłodniej i do takiej cieplutkiej wody do jeziorka, o. Normalnie, to jest tak, nie? To jest jedno z najlepszych rzeczy, jakie mogą być po żniwach, oczywiście, bo żniwa to jest najlepsza rzecz. No ale wiadomo, no lato latem, no niestety długo nie trwa, tylko 2 miesiące. Niestety, w moim przypadku teraz 2 miesiące i 2 tygodnie, ha, mogę się pochwalić, bo no wiecie, jak powiedziałem wcześniej, praktyki. I co? No wakacje mają też swoje minusy. Wiadomo, szybko się kończą na przykład, nie? Nie, ale głównie chodzi o to, że niekiedy jest strasznie gorąco, nie? No wiecie ludzie, napiszcie jak tam u was, bo w tamtym roku, ale momentami to normalnie musiałem się roztopić, nie? Wsiadałem się na Yamahę. Krótki spodenka, krótki rękawku, sobie jechałem i normalnie ja się topiłem na tym. To po prostu to było coś strasznego, taka gorączka, nie? W ogóle w taką gorączkę to lepiej z domu nie wychodzić. No chyba, że jest robota, to trzeba wychodzić, nie? Na przykład żniwa, prasowango, szlośnym stylu, no niestety w naszym przypadku rolniczym, rolników, jeżeli ktoś to ogląda, kto jest rolnikiem, a podejrzewam, że większość, no to wiedzą, że nawet, że jest duże słońce, czy coś, no to nam niestety to jakby nie... Nie. Znaczy, no, przez to nie możemy przestać pracować, tak? Tylko trzeba, na przykład, żniwa czy coś, trzeba to ogarnąć. Wiadomo, że, no, ktoś ma ciągły klimat i tak dalej, no to mu nie przeszkadza, ale, no, jednak większość, może nie większość teraz, może powiedzmy, że z połowa gospodarzy, takich mniejszych, no, niestety nie posiada ani klimatyzowanego bizona, ani klimatyzowanej 60-tki, nie? Więc, no, w takim upale na słońcu, no, powiem wam, że no, wiecie sami pewnie, jak to jest, tak? No, ale można się opalić, można dostać udaru. Nie, tego to nie polecam, nie polecam. I ogólnie jest miło zawsze w wakacje, zawsze jest taka swoboda, można robić co się chce, się jeździ na jakieś dyskoteki, się kąpie się, jak mówiłem. No po prostu będzie więcej czasu wolnego, czyli będzie, podejrzewam, może więcej odcinków to aż bardzo nie będzie, bo no jednak, no jak sam powiedziałem, troszkę to będzie zawalone wszystko. Ale na pewno więcej czasu nagrywania takie z pola będzie i tak dalej, więc no będzie tak. Ale co jeszcze, jak jesteśmy przy temacie wakacji? Spytacie Miki, a na wakacje gdzieś wyjeżdżasz, typu jakieś morze, góry? Powiem wam, że ludzie, jak byłem mniejszy, tak powiedzmy, podstawówka, gimnazjum, to zawsze jeździliśmy w góry. Zawsze w góry jeździliśmy, nie wiem, 6 lat pod rząd w górach. Wiecie, jak tam żygałem, potem tymi, to 6 lat to nie, ale 4-5. Ale potem tymi górami to żygałem już, nie? Takie tam już tam potem tak nudno było, nie? I jeździliśmy zawsze w góry, potem troszkę nad morze. Na jakiś tydzień, dwa się pojechał, żeby trochę odpocząć. Ale spytacie Miki, czy jest fajnie? Znaczy, no, czy ty możesz sobie pozwolić? No ja sobie mogę pozwolić, no bo nie mam hodowli na przykład. No bo nie mam hodowli, czyli tak naprawdę nic mnie nie trzyma, jak tylko skończą się żniwa, tak? Ogarnie się temat, no to można sobie jechać troszkę, wypocząć i tak dalej. Ja szczerze powiem wam, że jakoś za takimi wyjazdami nie przepadam. Znaczy nie przepadam, zależy z kim się jedzie. Jakbym na przykład, jak się jedzie z takim Gorzeskim, z takim Berlatowskim, Żabowskim, no to nie, to tam mogę jechać wszędzie, nie? To nawet mogę jechać, kurde, do klubu seniorów, a i tak będzie tak, nie? Ale na przykład zawsze, no, jakoś takie wyjazdy, no, z rodzicami jakoś mi się nigdy nie chciało jechać, no bo w sumie co tam robić na takim morzem? No uwali się człowiek na plaży, leży, trochę się pokąpie, jak woda cieplejsza, bo też nad morzem to zimna woda. No to tak powiem wam, że średnio, ale głównie właśnie no od wakacji spędzałem z rodzicami, jakby ktoś pytał. I właśnie morze albo góry, to były właśnie takie dwa kierunki. Nad morzem pamiętam miejscowość bodajże Sarbinowo, a w górach to gdzieś tam okolice Zakopanego zawsze było, albo Zakopane, albo gdzieś tam okolice. Ale osobiście jakbym miał wybierać między morzem a górami, to bym wybrał w tym momencie góry z rodzicami, a jeżeli bym miał jechać z chłopakami, to wybrałbym stanowczo morze. Oj, stanowczo. Chyba każdy wie dlaczego. No ale cóż, jakie są moje plany na wakacje? Może ktoś spyta. No powiem wam, że plany na wakacje
takie, żeby się dobrze bawić, to wiadomo, wakacje trzeba spędzić fajnie, bo są tylko raz w roku. Więc musi być fajna zabawa. Mam zamiar trochę więcej ponagrywać z pola, w tym sensie kilka odcinków, być może będzie też live, troszkę tak wiecie, potem pracę, wszystko poszliwne, czyli tak ruszyć znowu z tym od nowa. Jeżeli chodzi o kanał z grami, to raczej zostanie tendencja, że w tygodniu, nie wiem czy będzie, chyba będzie jeden film tygodniowo, zobaczymy, chyba że możemy się uda dwa filmy, ale nie jestem pewny tego. No i na weekendy będę starał się dwa filmy teraz nagrywać już, żeby były po dwa filmy dziennie. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, tak? No bo to jest kwestia właśnie czasu, kwestia takiego zapoznania się, jak to będzie wyglądało. No i tak jak mówiłem wcześniej, poranne live'y też będą od poniedziałku już startowały, ale to więcej informacji jutro, czyli w niedzielę. Ale o czym jeszcze nie należy zapominać, bo nie powiedziałem, mucha mnie tu lata, wspierdalaj, mucha mnie wlazła. Jak ktoś wie, z czego to jest tekst, to naprawdę tak, może napisać w komentarzu. Mucha mnie wleciała, albo mucha mnie wlazła, o, to było tak. Kiedy ja myłam naczynia i mucha mnie wlazła, no ktoś napisze, z czego to jest, to normalnie propsuje. Ale nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, bo wiecie, Miki mądry, Miki uczy, Miki zabawny, hahaha, Miki, ale ty wcale nie jesteś żadny z tym, co wymieniłeś, wiem, ale no chociaż chcę się troszkę podbudować, moje ego, hahaha. Nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, o którym pewnie wam będą mówić w szkole na zakończeniu roku, no bo to zawsze mówią, czyli Miki was wyprzedzi, będzie was pierwszy zanudzał, czyli bezpieczeństwo, panowie i panie. No trzeba pamiętać o tym bezpieczeństwie w te wakacje, żeby było, no wiecie, że, o Jezu, dałem radę, dużo się o tym mówi, dużo naprawdę, o tym bezpieczeństwie się mówi sporo, no ale nie bez powodu, bo niekiedy się słyszy wiadomości, jak jakieś debile, kurde, skaczą do Wisły, a pływać nie umieją, albo skaczą na główkę, a dno je ma pół metra, więc no trzeba trochę nad tym bezpieczeństwem tak czuwać, bo nawet niekiedy przypadkiem, czy no niechcący też się zdarza, można zrobić wielką krzywdę, wielkie kuku. I trzeba mieć na uwadze właśnie też bezpieczeństwo innych, nie? Czyli jak jedziesz rowerem, na przykład jedziesz rowerem, zapierdalasz ty, nie? To na przykład wtedy nie wkładaj koledze w szprychy tego patyka, żeby się nie wywalił, bo może się potłuc, nie? I wtedy nie będzie bezpiecznie, więc no tak wyjmij ten patyk i nie wkładaj, bo ty byś nie chciał być na jego miejscu. A jeżeli tak zrobisz, no to wyśmiej go, zróbmy zdjęcie i wstaw na fejsa, żeby miał pamiątkę. Ha, ha, ha. Więc no, bezpieczeństwo musi być, no bo no jednak jak pomagacie też pewnie sami przy gospodarce, przy żniwach, czy przy czym, no to zapierdol jest taki, że no cały czas tylko pompa, żeby się wyrobić, żeby deszczu nie było, żeby tak dalej, no żeby to zebrać w odpowiednim czasie, no trzeba zapierdzielać i niekiedy to BHP się odsuwa na bok i co niekiedy właśnie skutkuje takimi no niekoniecznie pożądanymi sytuacjami i efektami, jakie to myśleliśmy, że to wywoła, tak? I kolejna sprawa, wakacje, żniwa, zimne piwko, no jakby inaczej, no przecież to nieodłączny duet, tak? Wakacje, żniwa, piwo, to wiadomo, nie? Ale no, jak sami wiecie, no po spożyciu alkoholu też, no moim zdaniem nie warto kierować. Mam nadzieję, że wy też tam zgodzicie, że mam mądry widzę, że nie kierują po alkoholu. Wcale. I no też należy pamiętać, że no jednak no, po alkoholu nie wolno kierować, a tym bardziej po piwku, przyczepą, ciągnikiem przyczepą, o widzicie, pomyliłem się. No bo jednak no możemy sobie narobić więcej też mówię krzywdy niż to jest warte, no bo kurczę, wakacje wiadomo, trzeba się bawić tak dalej jak mówię, ale no trzeba poruszyć też aspekty bezpieczeństwa trochę, no bo wiem, że oglądam je dużo właśnie młodszej widowni. I zawsze nie zaszkodzi troszkę poruszyć tematu takiego, który może troszeczkę, że tak powiem, może nie uratować, ale kogoś bardziej tak ustrzec od jakimś niebezpieczeństwem, tak? No troszkę tak uchronić, no bo no mówię, no niekiedy się naprawdę zdarzają różne głupie rzeczy. Tak samo nie wolno podpalać słomy, o stogów słomy, bo też takich hardkorów znałem, co podpalali sobie słomę dla beki, więc no tak średnio, ale piszcie ludzie, jak u was, czy bezpiecznie spędzacie, czy może niebezpiecznie. Jakieś wasze najciekawsze historie właśnie związane z wakacjami. Moją taką ciekawą historią z wakacjami poszedł bok, jest to, no o Jezu, że w wakacje
Pamiętam, raz spędzaliśmy nad morzem i sobie nagrałem film z wakacji, jak sobie kombajny się. I tak pamiętam, aha, i kurde, wnuczę sobie, ja sobie nagram film, będę miał wspomnienia z wakacji, nawet jest taki film na kanale, gdzieś tam na tym z Reala, można tam spotkać. Więc to tak bardzo pamiętam. No i ogólnie wakacje to jest pełna moc, pełna wrażeń i naprawdę dużo sytuacji jest. Ale w tym roku na pewno będzie dużo odcinków też z kamerą na głowie. Więc takich polnych vlogów, więc no, będziecie mniej więcej, powiedzmy, że może nie na bieżąco, ale tak no będziecie zorientowani, co się u mnie w danym momencie dzieje i tak dalej, żeby być w miarę na bieżąco, żeby się pochwalić, ale nie, jakby ktoś pytał mnie, nie złamałem nigdy nogi i nigdy nie złamałem ręki, ani w wakacje, ani wcale, ale mózgu też zapomniałem wziąć, jakby ktoś pytał, bo też pewnie takie pytania będą. Także tam spokojnie. Ja wiem, czego brakuje, a czego mam za dużo. Nieważne, czego mam za dużo. Zostawię to dla siebie. Hehe. I no tak mówię, taki temat dzisiaj wakacyjny już dla mnie, dlatego chciałem to poruszyć. Ale go rzucę. Chciałem to poruszyć, dlatego że dla mnie wakacje już się zaczęły. I dla was też niedługo. A w ogóle piszę, jakie macie oceny na koniec roku. Mam bardzo ciekawe, jakich mam mądrych widzów. Czy mam mądrych widzów, czy mam najmądrzejszych widzów. Bardzo, bardzo ciekawe to jest. No bo jednak, no... ciekawe, jak moja widownia się uczy. Czy jednak trójki, czy czwórki, a może któryś z was ma piąteczkę. Ja osobiście, jakby ktoś pytał o średnią... No, tako... Powiedzmy, że 3,5 jest. Nie no, jest 3,5, gdzieś powinna być 3-4 może. Coś koło tego, szału nie ma, dupy nie urywa. Ale jak na moją naukę, czyli tak naprawdę na naukę, no, nie będę tego ukrywał, na naukę zerową, no zerową, nawet na minusie się nie da uczyć, no ale powiedzmy, że na zerową. No to i tak uważam, że jest to dobry wynik jak dla mnie. Ale no pewnie wy będziecie pisali, że ja mam 4.0, ja mam 5.0, no ja wiem, tylko no ja jestem technikum, druga klasa, a wy jeszcze pewnie w większości gimbaza bądź podstawówka, no i ewentualnie jakieś ELO bądź technika, nie? Więc piszcie jak tam to ciekawego u was jest. Ja sobie trochę przyspieszyłem teraz, bo ten tempo macie to nuda, bo nie mogę nawet z nogą ruszyć, żeby gadać, nie? No więc tak, to tak właśnie wakacyjnie jest. I ogólnie... Ogólnie nasuwa się takie pytanie, czemu wakacje trwają tak krótko, nie? Właśnie, no możecie napisać, czemu właśnie... Walnąłem coś. Co walnąłem? Super walnąłem. A, pierdziele, to szeroki ten kogarin. Faktycznie on ma 7 metrów. piszcie, dlaczego właśnie wakacje tak krótko trwają. Co? Ciekawe to jest. Dlaczego na przykład wakacje trwają 10 miesięcy, a załóżmy nauka w szkole nie trwa miesiąc. O. Ja, może ktoś będzie miał ciekawą jakąś teorię, ale driftuję. Może ktoś będzie miał jakąś ciekawą teorię i dowiemy się, dlaczego właśnie jest tak, a nie inaczej. No moim zdaniem osobiście jest pewnie tak, że zimą nie ma nic do roboty. Nie no, to sobie tylko zima by wolał do szkoły. Nie, bo ja bym wolał chodzić zimę do szkoły, a będzie reszta wolnego. No bo jesień wiadomo, robota, lato robota, wiosna robota. A zima w sumie bez roboty, ewentualnie coś się odśnieży, ale no to nie ma takiego zapierdzielu. Więc myślę, że wakacje by były, jakby zostały, tylko byłyby dłuższe, a w zimę ewentualnie by się szło do szkoły. Widzicie? Jeszcze by zasypało może, to by się w ogóle nie poszło. Więc trzeba też myśleć nad tym, nie? Może zmienimy to ludzie. Piszcie naprawdę, jakie macie swoje teorie na ten temat. Kurde, ale mi się to światło skrzypi, nie? Kiedy się naprawię, kiedy się tam na Oliwie, bo tam... Kurde, na dziot chyba się nie opuściło. Co opuściło? Nie opuściło, a sobie pojedziemy trochę z zewnątrz. Zobaczymy, jak nasz zestaw w ogóle się... Aha, czyli ja miałem... A dobra, podniosłem się przypadek. O. Zobaczymy, jak nasz zestaw w ogóle się prezentuje. Tak, trochę z kamery zewnętrznej. Co? Masajek sobie daje ładnie radę. Aczkolwiek kokering, czy daje radę kokering? Zaraz sobie zobaczymy. Naszego grimusia, kokeringusia. Ogólnie animację ma tyle, że nie na całym. Widzicie, że boczne łapy, lewe i prawe,
Niestety nie mają animacji, nie posiadają, nie wiem czemu. Wały się ładnie kręcą ten, ale nie posiadają animacji ziemi te łapy przednie. A szkoda, bo tak to by fajnie wyglądało, taki cały ten cały zestaw ładnie animowany, no ale niestety nie ma tego. Ale jeżeli chodzi sam, jeżeli sam w siebie mod jest całkiem przyjemny. No kogo dźwięków jest mało naprawdę tutaj do farminga. Chyba dwa albo trzy modele są bodajże, też nie jestem pewny. Widzicie? Ale strasznie chyba jest ciężki mod. Znaczy ciężko jako wagowo. Bo nawet obciążnikiem na przodzie, a obciążnikiem tym największym, oryginalnym, nosi mojego fartka. Troszkę szkoda, no ale no... No i tak daje radę, sobie ładnie patrzę, że nie jest źle. W ogóle ktoś ostatnio pisał, że ta mapa jest za mała po takie maszyny. No zdaję sobie sprawę, że ta mapa jest zbyt... Może nie jest... No nie, no jest mała, tak? Znaczy może nie tyle mała. No może nie pod takie maszyny aż wielkie, ale stwierdziłem, że skoro mamy stary PGR, no to będziemy mieli maszyny konkretne i zobaczymy, jak się właśnie spiszą na takich tutaj niektórych mniejszych polach, bo teraz sobie robimy właśnie troszkę takie większe pola. Przy koło domu jest kilka chyba większych pól, z tego co się nie mylę, więc będziemy to właśnie sobie testować i patrzeć, ale mam nadzieję, że da radę, no bo za bardzo się rozpędza na mnie. No bo nie chciałem grać jakichś Ubisusów czy Zetorów, no bo nie będę mówił czemu, bo no ktoś pomyśli, to będzie wiedział czemu. I stwierdziłem, że właśnie pójdziemy sobie za granicę, takie marki bardziej większe marki, jak powiedziałem, po prostu no, większe maszyny. I teraz ludzie, może troszkę jeszcze powiem o kanale, jak komu chce się słuchać, co będzie ciekawego na kanale teraz to. Zacznijmy od tego, że niedługo ruszy seria z Kaskaderem na nowej jego mapie. Być może jutro pierwszy odcinek będzie już nawet z tego na Kaski Map. Kaski Map, nie Kaski Map. A tej większej, no nieważne, tylko zobaczycie, jak, jeżeli będzie. Ruszy być może jakaś nowa seria z innych gierek, z tym, że właśnie te inne gierki tak średnio się przyjmują. Nagrałem to właśnie, jak ktoś pamięta, albo oglądał może Far Cry'a. No, niestety, może niestety, może ta seria by się w miarę przyjęła, ale jak mam odcinek robić 40 minut, no bo tam inaczej to się nie da radę, 30 minut, 40 minut to jest minimalnie, a ma być naprawdę ta oglądalność taka średnia, to po prostu nie opłaca mi się to ekonomicznie ze stawianiem filmu i z, no bo z nagrywaniem może nie, bo ja sobie cały czas w to gram, ale z stawianiem filmów, no niestety nie opłaca się to, bo za mało ludzi to chce, ale być może jakieś inne serie ciekawe wystartują. Niedługo na wakacje, jakaś serię wakacyjną polecimy i zobaczymy. No i jak być może wiecie, jak mówiłem wcześniej, poranne live'y też mam nadzieję, że się w miarę spodobają. Wiem i zdaję sobie sprawę, że dużo osób będzie szło do szkoły w tym momencie i po prostu nie będzie mogło mnie oglądać i tak dalej, i wolelibyście wieczorem. Z tym, że wieczorem właśnie mogę czasu, nie będzie chciałem to rano, ale zobaczymy, być może ktoś zachoruje, być może ktoś ma już wakacje. No być może będzie sobie w szkole oglądał na lekcji, no zobaczymy pierwsze kilka dni, czy w ogóle to będzie miało sens, kto się przyjmie i ile osób w ogóle byłoby zainteresowanych oglądaniem takiego live'a. Na live'ach no to wiadomo, Farming był, może jakieś inne gry typu jakieś Far Cry, jakieś Anno, no takie wiecie, żeby sobie po prostu popierdzielić na luźno i sobie pograć. I mam nadzieję, że wtedy już też ruszy TS dla właśnie dla widzów, że można sobie było ze mną pogadać w tym czasie. Ale co do TS-a, to jeszcze też więcej informacji bym musiał wam przekazać być może jutro, a jak nie, to będzie na live'ach po prostu podany IP do TS-a, na którego można sobie wbić, żeby sobie tam pogadać ze mną, bądź tam z Kaziem, z chłopakami, jak najbardziej będzie taka możliwość, jeżeli oczywiście panowie będą, bo no wiadomo, no zapierdziel jest. Też teraz w sumie nie ma, znaczy no u mnie to nie ma, bo ja to rośnie z zboże i z rośnie, co ja teraz już nic nie mogę, nie? Jęczmień opryskany od grzyba, od zielska, dożywki walnięte, także nie chcę, tylko rośnie. Żeby tylko padało, no kombajnu nie mam, czyli dożynku nie będę szykował, ciągnik sprawny w pełni, więc nie mam co robić. Więc w sumie no dom wieje, nie? No a teraz na przykład Kazi ma hodowlę, ktoś no to... Wiecie, jeżeli ktoś ma hodowlę z was, no to że jest, to niestety nie, ale no po prostu jest to obowiązek dość duży i wymaga wiele poświęceń i no niekiedy wyrzeczeń, tak? Czy no jednak trzeba pamiętać, te krowy trzeba codziennie nakarmić, codziennie wydoić. Czasochłonne, ale tu się opłaca, to już zostawiam wam do napisania.
czy hodowla się opłaca w tych czasach i jaka, ale na temat hodowli to pogadamy sobie bardziej tam kiedy indziej, jak będą chłopacy, żeby oni się mogli powiedzieć, bo no ja na ten temat tylko mogę tyle co widzę, tyle co jest w mojej okolicy i nie mam tego jak wiecie, więc też tak średnio, ale chłopaki na pewno z chęcią opowiedzą, bo właśnie kiedyś myślę w Mikuszowych opowieściach taki odcinek sobie zrobimy o hodowli bawić. O Jezus Maria. No widzicie. Nosi, strasznie go nosi z tym, nie powiem, nie da się ukryć. I jak tu grać realnie, nie? To też się nie da grać realnie, jak go tak nosi. Można tylko próbować trochę kontrować, no jak widzicie, no troszkę próbowałem, ale no nie zawsze to wychodzi. Więc tak to jest. No i ogólnie dzisiaj taki wakacyjny, o Jezu, ile to trwa, taki wakacyjny odcinek. Troszkę popieprzyłem, mam nadzieję, że ciekawie, śmiesznie, może nie, ale ciekawie, bo ja robię takie poważne odcinki z tego, nie? Żeby tak, żeby ludzie wiedzieli, że to ma być w miarę poważnie. I ja wam dziękuję za oglądanie i do kolejnych odcinków, które będą na pewno. Trzymajcie się, na razie, cześć!